tak naprawdę już po całym obozie, ostatni trening, i trenowałeś inaczej. Jak, w jakiej formie ty jesteś? Już dobre. Jak przyjeżdżałem na obóz, to wchodziłem powoli, ale zaczynała ta praca się rozkręcać i teraz można powiedzieć, że dochodzę już do pełnej sprawności i mam nadzieję, że już w kolejnym dniu, jutro, pojutrze już zacznę treningi normalnie z drużyną. No, jakie są rokowania właśnie? Kiedy pierwszy mecz? Na pierwszy mecz jesteś gotowy? Myślę, że sparing z Radomiakiem zagram, jeszcze nie wiem ile minut zagram, ale ogólnie rehabilitacja idzie zgodnie z planem i wszystko jest dobrze. Powiedz mi, czy ta radość, co była na boisku, to była radość z ostatniego treningu, czy z wygranej, bo wszyscy się cieszyli, nie wiadomo kto wygrał. To była radość z całego obozu. Jak ci się podobał pierwszy obóz z pierwszą drużyną? No, bardzo ciężki bym powiedział, ciężkie wymagania, ale początek był bardzo ciężki, można powiedzieć, ale jest duży przeskok między akademią, ale to jest ta adaptacja. Czym więcej trenujesz, tym lepszy się stajesz i już pod koniec obozu było widać, że dorastaliśmy poziomem pierwszemu zespołowi. A powiedz mi, koledzy pomagali coś, czy raczej byli surowi dla was, dla siebie? Mnie bardzo fajnie przyjęła i bardzo pomaga młodym adaptacji z pierwszym zespołem.